nie kamerujesz, nie. No ja. No fajnie się. Kameruje, zobacz, bo chodzi. Kręci się. Nie, bo nie. Kręci się, zobacz. Co do niej? Zobacz, ja mnie jechać, tak? A co byśmy bez niego zrobili? Tak, ja bym, żebym ja tylko miał tu swoją torbę i miał tam do słuchania, to pan by od razu słyszał, co my mówimy. Właśnie w Żupawie, tam Piotrek i Józiu mieszają wapno. Piotruś, Józiu. Jest krawek domu, co widać. Nowy dom budują, piękny dom. I idzie tatuś mamy. A może matka przyjdzie? O, my to później zrobimy takie zbiorowe całe, a na razie to ja tylko tatusia biorę na tle domu, co pobudowali. Tam gdzieś już murarz szczotko obraca. Ja będę miał tam pana na pamiątkę, tak, tak. Droga przez Żupawę, asfalt.
zabudowanie Krysi rodziców. Oja. Kogutki ładnie pieją. A to jest właśnie stary dom. A to na moście w Żupawie. Rzeka. Dawniej to była rzeka. Tu właśnie tatuś mówi, że dawniej to była rzeka. Czysta woda była. Czysta woda i dużo. A teraz to tylko właśnie rzeczka. Tutaj było spiętrzanie, woda, wały. Teraz zrobiona. Woda miała być spiętrzona i tam się oczyszczała w tych wałach. Tak jak zalew mały, spiętrzenie. Woda była czysta, ryby. A teraz na tej stronie tutaj. To siarka w budwa, teraz to, teraz. Nie. To spodziewali więcej woli, no bo... Właśnie w głębi jest dom Ignaca, Krysi brata. Ignaca dom. Dobry, Stanisławie. Zdjęcie? Tak. A byłem na stacji. Do spółdzielni. Mm. 5 lipca jesteśmy u Krysi rodziców. Tam się wędzi kiełbasa. W tym samym czasie oni budują dom, murarze. Tam się rozrabia wapno. Tam Elizabeth bawi się ze swoim krześnikiem. Come on, Elizabeth, show me your face. Ok, tutaj Józek. Oto Ignac. Józek. Tam właśnie parnik, gotuje się wszystko na kaszankę. Wszystko ugotowało na salceson i na kaszarmi swojego małego, takimi świeżo zabitymi świniami, to zobaczcie jak wygląda i mówię, że w Polsce bieda. Maruś, Maruś! W ten moment najważniejszy, jak się siekierę podnosi, tak? Nie wiem jak. Jak ona pada, jak pada. Tak. Jakie jest pana imię? Marian. Marian. Mamy tu właśnie wytrawnego, zawodowego masaża, pana Mariana, który dba właśnie, żeby ta rodzina nie umarła z głodu. Tak, właśnie to jemu od czasu do czasu przyjdzie i tu stuknie coś. Jak my dałem zwierzę, to ostawiam. Nie, rano uczyć. Bramka już się zamknął na pierwszą wolę. Poszedł na drugą jak idzie. Aż tam był, pod tamtym domem. To jest mój krześnik Robert. Maruś, odsuń Roberta, to ja wezmę go. Robuś, co powiesz? No mógł to będzie słychać, to będzie rozdzielać, tak jak w telewizji. Do konia.
Grzesiu jest z nim. Nie, bo to było widać jeść. Bo dziecko jest ładne. Ładne jest, może tak. Co to by w czółku się stało? Zadrapałeś się. A to jest Stasia, żona Józka. Śpiewaj, śpiewaj, będziemy mieć nagranego ciebie. Pokażemy ci za kilka lat. Marek oszczał Elizabeth, zobaczcie, no. I biedna płacze chyba. Przestań mi! Przestań mi! Do we have to wear helmets? Piotruś, Robuś! Pani Robert, Piotruś, Agnieszka, chodź tu! Tatusiu! Jak tam, tatusiu? Jak tatuś się czuje? Dobrze. Dobrze. Wnuczków pełne podwórze? Zdjęcie. O, Bronek. Chcemy. Najmłodszy. Dzidziuś mały. Tatuś. Tu Ignacy Krasicki, mały Maciąg. A gdzie ty jesteś? Gdzie? Ja ciebie nie widzę. W nowinie. W rękach. Marek skurcza. No, no, no. Co teraz będziecie robić? Co to będzie? Masz tę dupkę. I głowie dobrze biorą na chwilę. Tak, co? Co the horse was licking me. No, on ciebie lubi. I Piotruś. Kawaler. Rysta jedzie. Bronek idzie i Edek jedzie motorem. Stary, jeszcze... Józia dom. Balkon, wejście. Where do you want me to put this? Połóż tam w pokoju, to ja zaraz wypłukam ci.
Mareczku, nosem tracisz. Tak? Weź mnie, Grzesiek, tyś to brał. Weź. Powiedz, jak chcę, a sam nie bierz, bo masz ręce brudne. A to dla ciebie, zaczęłam. Tutaj zobacz, pan Marian przygotował dla ciebie. Zobacz. Nie? Ale zobacz, ile mięsa. A! Widzisz? Widzę. A to dla ciebie pan Marian zostawił, zobacz. A nie dla psa? To dla psa będzie, ale to, widzisz? Dobrze. To na lunch mam. Właśnie jest 10 lipca. Jesteśmy w Żupawie. I teraz jedziemy z Krysi rodzicami. Zaraz tu będę próbował ująć do kościoła na godzinę 11. A ludzie powracają z godziny 10. To jest gniada. Jak ją tatuś nazywa? Gniada? Gniada. No. Gniada. Gniada sobie leci. A tu właśnie tatuś siedzi. Tutaj siedzi nasza Ewcia. A tutaj asystent kierowcy Marek. Maruś. Odwróć się, Marek. O, nie cię. Właśnie siedzi mama. Świętnie ubrana, tak, ale fajna. Woda jeszcze. Tam Elizabeth z tyłu, która czeka na samolot tylko do Ameryki. To się jej nudziło. A tutaj moja stara. Żubawskie pokolenie. Krzyż przydrożny, no pod słońce nie będzie dozy, ładnie. Właśnie jedziemy z Żupawi do kościoła, gdzie gdzie to ten kościół jest? W Stalach. W Stalach. I tu właśnie już kopalnia siarki przeszła, wykopali, nawieźli ziemię z powrotem i już w tej chwili rośnie tutaj, co tu rośnie? Owies i pszenica. Tam head, daleko, to jest Sobów. Tak, Sobów. Sobów i gazowe sądowe. Widać te rury i tak dalej. To jest właśnie prowadzone ogrzewanie gdzieś tam z kopalni siarki aż do Tarnobrzegu. To jest Sobów, a gdzieś tam head dalej, za tymi górami już jest Sądomierz. No, na tych górach, na górach. Na górach. Ale za mgłą mało widać. Pogody, nie ma. A pojedziemy do tego kościoła, co tam widać wieżę. A tu właśnie jedziemy do tego kościoła, do Stalów. Widać jest jego wieżę już. Zaraz ja go tu ściągnę troszkę. Tak, już się wynurza. Siarkowej już przeszli tędy. Tam gdzieś rura o zawór jeszcze pozostał. Stąd już nie widzę. A to za kogami. Ja. A tu jest chłopski. Widać jeszcze jest zawór. Dojechali do kościoła w Stalach. Zbliżamy się, tam idzie mama Krysi, Elizabeth, Ewa, Marek, Krysia. A to jest właśnie kościół w Stalach. Mieszkaniec stały.
stały mieszkaniec Stalów, Bronisław Zelik, który poślubił mojej żony siostrę, Hankę. Kościół w Stalach. Ludzie czekają na mszę świętą. 10 lipca 1988 rok. Wejście główne kościoła w Stalach. This is my wife's church in the parish in which she was born. 10th of July, 88, our trip to Poland. Do Chrystusowej wiary i łaski, a w ten sposób zasłużyli na Chrystusową apostolską nagrodę. O to właśnie prośmy w dzisiejszej mszy świętej, abyśmy się z tego posłannictwa należycie wywiązali. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie odprawić najświętszą ofiarę. Poczuć o wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nasza ziemia wyda swój owoc, przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, a śladami Jego kroków zbawienie. W Stalach Krysia, Marek, Bronek, Stasia, Józek, mały Marek, Elizabeth, a tutaj Hania, mama Krysi, Hani, a tutaj to mały, a nie wiem jak on się nazywa. Próbuję ich zapoznać, żeby sobie rękę podali. Właśnie plebania w Stalach. No. 10th of July 1988, I went to Poland. Chris family shaking hands, everybody after the main mass, 11 o'clock. And this Paris church in Stalach. Jeśli z jakąś tam swoją prezentarzu w Stalach. Stanisław Marszałek. Tak, jak teraz? Tereski mąż, który zginął w wypadku motocyklowym. To jest jego zdjęcie. Jest tutaj.
dziadkowie. Dom tej gęsi. Właśnie, Bronka dom, Bronka tatuś. No, no, niech mówi coś. Powie pan coś. Co pan powie? Jak tam konie się chowają? Nie wiem, co wolno. A jak konie? Krzy. Edek, ściąg tego kukuta, zobacz, jak piękny. Duży, za tobą. Ile zaś ta jechała minut bez morza? Godzin, ile miałeś godzin? Miałeś zegarek? Zegarek miał? 8 godzin, Marek. 8 godzin. 8 godzin. 8 godzin. 8 godzin? Bez morza? Tak. Nie. Co tam powiesz, Elizabeth? Dorwali kota. Malutkiego, młodziutkiego kota. O, jak tam do niego, jak go piaszczą wszyscy na zmianę. Miau, miau, o, do Elizabeth idzie, podaj go, Elizabeth. Niech zamiałczy. Ewciu. Sy. One lubią siedzieć na świeżym powietrzu. Męż. Hania. Ja? A to mama. Prawda, mama? Tak. Zosia. Zosia macią gówna. A to Hania z Zeli gówna. Gówna. A to kto to jest? Robuś. Edka Krześniak. Dziadzia, Hani teść.